Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będą to pewniaki na poziomie rozszerzonym z iKamat. Matura rozszerzona z matematyki tuż, tuż. Na pewno wielkie emocje Wami targają, mną zresztą też. Bardzo będę trzymać kciuki za ten wynik maturalny, ale zanim ta matura jeszcze nastąpi, to podobnie jak w poprzednim roku, przygotowałam dla Was pewniaki maturalne na poziomie rozszerzonym. To jest tak, że przygotowałam 10 zadań. Oczywiście, że same te 10 zadań, to one nie wystarczą do tego, żeby zdać maturę, ale być może jakby ugruntują Twoją wiedzę, podsumują Twoją wiedzę, dzięki czemu na faktycznej maturze rozszerzonej Twój wynik będzie dużo, dużo, dużo wyższy. Tego serdecznie życzę, a tymczasem zapraszam do rozwiązywania pewniaków razem ze mną. Zadanie numer 1 to równanie trygonometryczne, które należy rozwiązać. Sinus 2x minus cosinus x minus pierwiastek z 2 pomnożone przez cosinus i mamy tutaj taki argument 3 drugie pi minus x i to się równa pierwiastek z 2 przez 2 w przedziale od minus pi do 2 pi i jest to przedział obustronnie domknięty. Mamy rozwiązać takie równanie trygonometryczne. Pierwsze co, to dobrze jest, żeby sobie popatrzył, jakie tu są argumenty. Otóż sinus, prawda, mamy 2x, cosinus jest x. Natomiast tutaj mamy cosinus i mamy 3 drugie pi minus x. No fajnie by było, żeby te wszystkie funkcje trygonometryczne sprowadzić do takiego samego argumentu, do x-a. No najlepiej, nie? W związku z czym tutaj widzimy sobie, że przecież wzór można zastosować. Sinus 2x to jest 2 sinus x, cosinus x. Odjąć, no tutaj jest ok, cosinus x. Dalej, odjąć pierwiastek z 2. I teraz uwaga, będziemy tutaj pisać, mnożymy, otwieramy nawias i teraz tak. Tutaj widzimy, że mamy 3 drugie pi minus x. Na pewno przypuszczacie już, widzicie, że będzie tu do zastosowania wzór redukcyjny. Tylko tak, jeżeli miara łukowa jest dla Ciebie problematyczna, to przejdź sobie na miarę stopniową. Otóż 3 drugie pi to jest 270 stopni. Więc jeżeli od 270 stopni odejmujesz x, odejmujesz jakiś kąt, prawda, x, to wówczas znajdujemy się w ćwiartce trzeciej. Zapiszmy sobie to. Jest to ćwiartka trzecia, a więc zgodnie z wierszykiem. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus, to widzimy, że w trzeciej ćwiartce kosinus jest ujemny. Więc na pewno teraz, stosując wzór redukcyjny, napiszę minus. Ale jeszcze jedna uwaga. Jeżeli we wzorze redukcyjnym jest rozbicie pi drugich albo 3 drugie pi, to wówczas musisz pamiętać o tym, że przechodzisz na kofunkcję. Jeżeli jest rozbicie pi albo 2 pi, to wtedy funkcja trygonometryczna pozostaje bez zmian. A więc tutaj będziemy musieli przejść na kofunkcję, czyli zamiast napisać kosinus, napiszemy sinus, oczywiście z x. No i w zasadzie ten człon tutaj mogę przerzucić na drugą stronę, żeby mieć przyrównane do 0. No to popatrzmy. W zasadzie jak sobie na to tak kukniemy, to widzimy, że tutaj moglibyśmy już coś wyłączyć przed nawias, wspólny czynnik. No to tak też robimy. Cosinus x wyłączam przed nawias i mam tak 2 sinus x odjąć 1. Teraz tutaj, no pasuje mi to pomnożyć, czyli minus razy minus da mi plus, będę miała pierwiastek z 2, sinus x minus pierwiastek z 2 przez 2 równa się 0. No i tak się składa, że w zasadzie z tym na razie nic nie zrobię, więc przepiszę to. Natomiast z tym drugim tutaj, z tą drugą częścią jakby tego mojego równania, popatrzmy. No fajnie by było też coś wyłączyć przed nawias, prawda? No i teraz fajnie by było, żeby było tak jak tutaj w nawiasie minus 1. Czyli musisz pomyśleć, że żeby było minus 1, to trzeba by było zabrać przed nawias pierwiastek z 2 przez 2. I teraz, jeżeli tak też zrobimy, to popatrz, będziemy mieć tutaj 2 sinus x minus 1 równa się 0. No jeżeli nie wierzysz, możesz sobie teraz wymnożyć i zobaczyć, że faktycznie te nawiasy będą takie same. No bo jak ja to wymnożę, to mi się dwójki skrócą i będę miała pierwiastek z 2 sinus x, no minus pierwiastek z 2 przez 2, czyli tak jak faktycznie w tym równaniu powyżej. No to teraz popatrzmy, mamy wspólny czynnik tutaj i tutaj taki sam. Czyli ten wspólny nawias wyłączam przed nawias. Czyli będę miała tak 2 sinus x minus 1,
w jednym nawiasie, pomnożone przez, w drugim nawiasie to, co zostało. Zasłaniam rączką, zostało mi cosinus x. Tu zasłaniam rączką, zostanie mi plus pierwiastek z 2 przez 2. I to się równa 0. No i teraz sytuacja już jest, prawda, czysta, ponieważ wiemy, kiedy z iloczynu wychodzi 0. No wtedy, kiedy pierwszy tutaj czynnik jest zerem lub drugi czynnik jest zerem. Więc ja po prostu, mówimy to tak w skrócie, przyrównujemy do zera. Więc jak ja to przeniosę, to będę miała 2 sinus x równa się 1, podzielę przez 2 i mam, że sinus x równa się 1/2. Z tego pierwszego mi wyszło. Natomiast z tego drugiego będę miała cosinus x równa się minus pierwiastek z 2 przez 2. I teraz uwaga, wyszły mi takie dwa proste równania trygonometryczne. Proste, no ale trzeba je rozwiązać, prawda? Więc ja może je tutaj przepiszę, będzie lepiej widać. Przepiszę takie dwa równanka trygonometryczne i popatrz, mam przygotowane tutaj na tablicy wykresy tych dwóch podstawowych funkcji trygonometrycznych, ale tylko w jednym okresie, od minus pi do pi. Od minus pi do pi, tu jest wykres sinusa, tu jest wykres kosinusa. Te wykresy są w tablicach maturalnych, więc po prostu zawsze sobie możesz kuknąć do tych tablic. I teraz uwaga, najpierw nad tym się zastanówmy. Przypomnijmy sobie, jak to się rozwiązywało takie proste równanie trygonometryczne. Sinus x wynosi 1/2, to znaczy, że ja na poziomie 1/2 muszę w tym moim okresie jakby przeciąć ten nasz wykres, prawda? I teraz widzimy, że tu będzie jedno przecięcie, tu będzie drugie przecięcie, prawda? I to oznacza, że ja muszę napisać jakby dwie rodziny rozwiązań. A na samym końcu jeszcze się dostosujemy do tego przedziału. Ale na razie piszemy dwie rodziny rozwiązań, bo wiemy, że za okres się tak samo będzie powtarzało. I za kolejny, i za kolejny, i za kolejny. No więc tutaj, jak będziesz rysował to oczywiście ten wykres sinusa czy też kosinusa w układzie współrzędnych po kratkach, to na pewno tam pamiętasz, że jedna kratka tutaj, jedna kratka oznaczała pi szóstych, jeżeli robisz jakby pi drugich co 3 kratki. No więc łatwo tutaj się domyślić, zresztą z tabelki z tymi podstawowymi wartościami funkcji trygonometrycznych, to możemy zauważyć, że x to się równa pi szóstych i zawsze piszemy ten składnik, bo za okres też będzie tak samo. Okresem sinusa jest 2pi, więc piszemy 2k pi, tak? Lub, tutaj dopiszemy sobie lub, na razie jesteśmy w tym miejscu, prawda? Więc lub i teraz widzimy jeszcze, musimy to, tutaj ten punkcik, prawda, ten xik podać. Więc widzisz, to robimy tak, od pi odejmujemy pi szóstych. Dlaczego? No bo tu było pi szóstych, no to tutaj mamy ten sam, taką samą grubość, więc dlatego od pi odejmujemy pi szóstych. Myślę, że część z Was tu pisze już z automatu 5 szóstych pi plus 2k pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Albo c piszemy, albo z. Dobra, to jest tak jakby ta jedna rodzina rozwiązań, natomiast druga rodzina rozwiązań będzie pochodziła z tego drugiego równanka. Ale w tym drugim równaniu mamy cosinus x, prawda? Czyli musimy patrzeć na wykres kosinusoidy. I to jeszcze równe minus pierwiastek z 2 przez 2. No więc minus pierwiastek z 2 przez 2 to też przecinamy sobie taką właśnie tutaj stałą na poziomie minus pierwiastek z 2 przez 2. No to ja sobie tak mniej więcej tutaj będę przecinała, tak? Tą stałą i zobaczmy, znowu mamy tutaj, prawda, i znowu mamy tutaj. Znowu mamy taką sytuację, że mamy dwa miejsca, czyli w jednym okresie jakby są dwa te punkty przecięcia, czyli w jednym okresie mamy dwa rozwiązania. No to skoro tak, to ja muszę wiedzieć, jak to wyznaczyć. Żeby to zrobić, to znowu musisz przeczytać sobie, albo myślę, że pamiętasz, dla jakiego to kąta kosinus wynosi pierwiastek z 2 przez 2 najpierw. No, dla pi czwartych, nie? No, tylko że teraz nie mogę napisać pi czwartych, no bo to by oznaczało, że wtedy musi być wynik pierwiastek 2 przez 2, a my mamy na minusie. Czyli musisz pamiętać, że od pi odejmujemy pi czwartych. Więc niektórzy od razu też piszą 3 czwarte pi plus 2k pi lub, i teraz korzystając na przykład z parzystości funkcji cosinus, od razu piszemy x równa się minus 3 czwarte pi plus 2k pi. No i oczywiście to k też należy do zbioru liczb całkowitych. Ok, natomiast pamiętaj, to nie jest odpowiedź, bo na razie nam wyszły 4 rodziny rozwiązań.
ale my musimy teraz, pisząc odpowiedź, dostosować się do tego przedziału, który był podany w zadaniu. Czyli piszemy x należy w klamerce. I teraz uwaga, mamy od minus pi do 2pi. To jest więcej niż okres, prawda? Więc co robimy? No, możemy najpierw sobie wziąć tą rodzinę, później tą rodzinę. W zasadzie jak wolicie. Ważne, żeby to k podstawiać całkowite. Ja proponuję tutaj zacząć podstawianie tutaj od minus jedynki, dobra? Za k podstawiamy minus jedynkę, no bo na minusie też troszeczkę jest, popatrz. Jak tu podstawimy za k minus jedynkę, to mamy pi szóstych minus 2pi. To będzie, niestety, nie mieściło się w tym przedziale. Możesz sobie to policzyć. Pi szóstych minus 2pi, no i wtedy zobaczysz, że to się nie mieści. No to teraz, jak tu podstawiam minus jedynkę, to mam 5 szóstych pi minus 2pi. No, też się nie mieści. No to nic nie będę pisała. Dalej, jak tu podstawię minus 1, to będę miała 3 czwarte pi minus 2 pi. No też się nie mieści, prawda? Jak tu podstawię minus 1, no zdecydowanie tutaj jest minus 3 czwarte pi minus 2 pi, nie mieści się. Więc nie ma sensu podstawianie dalej minus 2 i tak dalej, i tak dalej. Nie. Podstawiamy 0. No to jak ja podstawię 0, to będę miała pi szóstych. No pasuje mi pi szóstych, jak najbardziej mi pasuje. Dalej, jak tu podstawię 0, mam 5 szóstych pi. Pasuje mi. No to napiszę 5 szóstych pi. Dalej. Jak tu podstawię 0 za k, to będę miała 3 czwarte pi. No pasuje mi oczywiście. I jak tu za k podstawię 0, prawda, to będę miała minus 3 czwarte pi. No pasuje też. Czyli minus 3 czwarte pi. Ok. Czyli tak mamy, taką mamy sytuację, jeżeli k jest równe 0. No ale próbujemy też k równe 1, prawda? No idziemy w drugą stronę. Czyli pi szóstych plus 2 pi wypada poza ten przedział, więc odpada. 5 szóstych pi plus 2 pi odpada, wypada poza ten przedział. Dalej, jak tu postawię jedynkę, mam 3 czwarte pi plus 2 pi wypada poza przedział, ale teraz jak tu podstawię jedynkę, to popatrz, mam minus 3 czwarte pi plus 2 pi, czyli będę miała 1 cała i 1 czwarta pi, a to mi się jeszcze zmieści, więc napiszemy 1 cała i 1 czwarta pi. I to jest, moi drodzy, odpowiedź. Oczywiście fajnie by było, żeby na końcu posegregować sobie ładnie od najmniejszych do największych tych x-ów, ale w zasadzie nie jest to konieczność. Ja już tego nie będę drugi raz przepisywać, ale Ty sobie jeszcze możesz to posegregować. Ostatecznie nasze równanie ma 5 rozwiązań w tym przedziale oczywiście. Zadanie numer 2. W trapezie prostokątnym dłuższa podstawa ma długość 2a, zaś wysokość ma długość b. Wiedząc, że kąt ostry tego trapezu ma miarę alfa, wykaż, że iloczyn długości wszystkich boków trapezu wynosi 2a b kwadrat pomnożone przez, w nawiasie, 2a sinus alfa minus b sinus, w nawiasie, 90 stopni minus alfa i to podzielone jest wszystko przez 1 minus cosinus kwadrat alfa. Czyli mamy do wykazania no coś takiego niby trudnego, tak wygląda to, że to jest trudne, bo takie zagmatwane. Ale niekoniecznie, czasem jest tak, że to, co wygląda na trudne w rzeczywistości, jest łatwe. To, co wygląda na łatwe, bywa trudne. Pamiętaj o tej zasadzie, że to nie oceniamy po wyglądzie zadania, ludzi, w ogóle nie ocenia się po wyglądzie. Dobra, ok. Czyli teraz jest to zadanie dowodowe, więc nasz rysunek, w tym wypadku, jaki przygotowałam, trapezu prostokątnego, tak, to ten rysunek jest jakby częścią założenia, więc piszemy założenie i teraz zaznaczmy na rysunku, co jest podane w treści. Dłuższa podstawa ma długość 2a, no to zapiszmy sobie. Wysokość ma długość b. No to ta wysokość, to widzimy, że jest w tym miejscu. Oczywiście, że chcielibyście wysokość poprowadzić w innym miejscu, za chwileczkę, tak, wiedząc, że kąt ostry tego trapezu ma miarę alfa, czyli kąt ostry trapezu, zdecydowanie tutaj widać, że ma miarę alfa i to ten jest kąt, prawda? Wykaż, że iloczyn, uwaga, teraz tezę piszemy, czyli wykaż, że iloczyn długości wszystkich boków, czyli iloczyn muszę pomnożyć wszystkie boki, prawda? I ten iloczyn ma nam wyjść tyle. No, oczywiście muszę, prawda, pomnożyć wszystkie boki, no ale muszę sobie wprowadzić długości tych boków, muszę sobie wprowadzić oczywiście pewne oznaczenia na rysunku. Więc niech będzie, że tu sobie napiszemy x, dobra, a tu sobie napiszemy y. No i to pasowałoby sobie zaznaczyć, że x to jest długość krótszej podstawy, bo tego nie było podane jakby w treści zadania, to są nasze oznaczenia. I y to jest długość dłuższego ramienia.
Okej, okay. Reszta było podane, więc w zasadzie nie muszę o tym mówić, nic opisywać, bo to było podane w zadaniu w treści. No więc ja mam wykazać, że iloczyn. No to spróbujmy sobie zapisać ten iloczyn, czyli tak. 2a razy b razy x razy y i że to jest równe tyle. Ja mam to wykazać. Oczywiście jest to dowód z geometrii. Dowody z geometrii w dużej mierze, w większości robimy jako dowody wprost. Czyli trzeba będzie oczywiście wyznaczyć te brakujące u nas, no niewiadome, x i y, bo to nie było dane w zadaniu, wiesz, a było podane, b było podane, alfa było podane. Dlatego nie dziw się, że tutaj w tej tezie, po tej prawej stronie jest właśnie ab alfa, no bo możemy wykorzystywać ab alfa, bo to było podane, prawda? Więc my musimy x i y wyliczyć. No zdecydowanie, każdy przypuszcza, że trzeba będzie poprowadzić wysokość, prawda? Wysokość jest równa b i ja ją też tutaj mogę zapisać. No i teraz zastanówmy się tak, ten kawalątek, no to jest x, jak zrzutuję, prawda, z góry. No to ten kawalątek to będzie 2a minus x. No i teraz przy użyciu funkcji trygonometrycznej i tego, że ja znam b, mogę wliczyć y, a później wliczyć x. Czyli przy użyciu jakiej funkcji? Chociażby jak chcę wyliczyć y, to wezmę sinus alfa, czyli zapiszmy. Sinus alfa zgodnie tutaj z zasadami w trójkącie prostokątnym to będzie stosunek b do y. Czyli jak ja to pomnożę obustronnie razy y, to będę miała, że sinus alfa razy y równa się b. Podzielę przez sinus alfa. Tu oczywiście takie operacje mogę robić, bo wiesz, możemy dopisać do założenia, że x i y są większe od zera. Natomiast a i b wiadomo, że są większe od zera, no bo to było podane, prawda, że tyle wynoszą długości boków. No ale też możemy sobie zapisać, że a i b większe od zera na pewno nie zaszkodzi. Natomiast kąt alfa to jest kąt ostry. Kąt ostry. Dla kąta ostrego no sinus absolutnie nie może wynosić 0, w związku z tym mogę sobie podzielić śmiało. Czyli mam y, to się równa b podzielone przez sinus alfa. No to ok, mamy już y. Jeszcze potrzebujemy x. No to x chyba wygodniej by nam było teraz użyć, na przykład mogę użyć w zasadzie już kosinusa, a mogę użyć sobie tangensa, bo będę miała z tym b. No to może tak też zróbmy. Tangens alfa, tangens tego kąta, to jest stosunek tutaj b do tego tutaj boku długości jego 2a minus x. No i ja z tego muszę oczywiście wydobyć x. Czyli znowu mogę sobie tutaj pomnożyć, prawda, przez 2a minus x. Wiadomo jest rzeczą, że moje x, prawda, skoro wiadomo, że dłuższa podstawa była równa 2a, to moje x musi być no mniejsze niż 2a, więc to też nigdy nie będzie zerem, więc nie ma problemu. I będę miała, że tangens alfa razy 2a minus x to się równa b. Oczywiście, no tak nie zostawimy, bo musimy x wyliczyć, czyli pomnożymy sobie 2a tangens alfa minus tangens alfa x to się równa b. To jak ja przerzucę sobie na strony, to będę miała tak 2a tangens alfa odjąć b, to przerzucę, a tu po tej stronie będę miała tangens alfa razy x. Podzielę obustronnie przez tangens alfa, znowu nie muszę pisać żadnych założeń, bo wiadomo jak kąt ostry, no to tangens nie będzie zerem. No i wtedy jak ja to podzielę, to napiszę, będę miała tak 2a tangens alfa podzielone przez tangens alfa, no to oczywiście jest 2a minus b podzielone przez tangens alfa i no i to się równa, po tej stronie zostanie mi x. W sumie wyliczyłam już x, ale tak sobie kuknijmy na tą naszą prawą stronę tezy. Widać, że tutaj nie ma tangensa, nie? No to na pewno przejdźmy sobie zgodnie ze wzorem z tangensa na sinusa kosinusa, czyli tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. No i tak podstawimy. No i teraz nie chcemy mieć piętra, czyli napiszemy 2a minus b kosinus alfa podzielone przez sinus alfa i to się równa x. No to mamy już wyznaczonego x uzależnionego od literki a, b i kąta alfa. Teraz już mogę przejść do lewej strony tezy, więc ja ją przepiszę 2ab x, y, to się równa. No oczywiście 2ab zostawię, no bo to było, prawda, podane w zadaniu. Natomiast za x podstawimy sobie 2a minus b kosinus alfa podzielone przez sinus alfa i razy, a za y b
podzielone przez sinus alfa. I teraz ja mam to tak poprzekształcać, żeby mi wyszła oczywiście prawa strona tezy. Cały czas sobie trzeba kukać na to, bo popatrzmy, w zasadzie jak ja już bym pomnożyła, popatrz, to z tym, bo mogę, bo tutaj jakby jest nad 1, no nie, to już będę miała to 2ab kwadrat. No zapiszmy sobie już. 2ab kwadrat nad sinus alfa, czyli jakby ja to, ten tutaj czynnik mnożę z tym czynnikiem, mnożenie jest przemienne, nie ma problemu, razy, a tu w nawiasie zrobimy wspólny mianownik. Czyli żeby zrobić wspólny mianownik, to to muszę rozszerzyć przez sinus alfa. Napiszę 2a sinus alfa minus b cosinus alfa. OK. Czyli co dalej? No teraz bym chciała to pomnożyć, prawda? No więc zrobimy tak, 2ab kwadrat razy, i teraz przepiszę na razie to, co tutaj mam w tym nawiasie, na razie przepiszmy, natomiast na dole sinus alfa razy sinus alfa, no to jest sinus kwadrat alfa. No ładnie mi wyszło, tylko ja cały czas tutaj muszę kontrolować, prawda, oddzielę tak, muszę cały czas kontrolować, czy to jest właśnie prawa strona tezy. Jeżeli nie, to ja muszę doprowadzić do tej prawej strony tezy. Otwieram tutaj nawias i mam tak, 2a sinus alfa w tym nawiasie zgadza się, no bo tak też tu mamy. Dalej mamy minus b, zgadza się, tylko tu jest cosinus alfa, a tu mamy sinus 90 stopni minus alfa, ale uwaga, przecież sinus 90 stopni minus alfa zgodnie ze wzorami redukcyjnymi to jest właśnie cosinus alfa. Czyli ja mogę tego cosinusa zamienić na sinusa 90 stopni minus alfa, stosując wzory redukcyjne. Podzielone przez, a teraz sinus kwadrat alfa z jedynki trygonometrycznej to jest właśnie 1 minus cosinus kwadrat alfa. I co mi wyszło? Popatrz, wyszła mi dokładnie prawa strona tezy, a więc uważamy dowód za zakończony, prawda? Udowodniliśmy sobie, że ta teza jest prawdziwa. Wychodząc z lewej strony, doszliśmy do prawej strony, czyli jak najbardziej ta teza jest prawdziwa. Zadanie numer 3. Na boku prostokąta o obwodzie 20 cm zbudowano trójkąt równoramienny, którego długość ramienia jest równa długości drugiego boku prostokąta. Oblicz, ile wynoszą długości boków tego prostokąta, jeśli pole powstałego trójkąta ma być największe z możliwych. Czyli ja zapisałam po pierwsze tak, że obwód tego prostokąta to 20 cm, że pole tego trójkąta, który nam powstał, ja go tak zacieniowałam tutaj na rysunku, bo wykonałam rysunek do tego, ma być największe z możliwych, natomiast mamy wyznaczyć, w ile wynoszą wymiary tego prostokąta, długości boków tego prostokąta. No, zdecydowanie polecam oczywiście sobie wprowadzić niewiadome x i y. Specjalnie x zostawiłam tutaj, a y dałam tutaj po tej stronie, prawda? Y to są te boki, długości tych boków, dlatego, że do pola trójkąta będzie mi właśnie ta podstawa potrzebna, nie? Czyli to jest ten x. Dobrze, czyli napiszmy sobie, że x i y mamy szukane. Ja zapisuję, że pole trójkąta ma być największe z możliwych, zapisuję pole trójkąta maksymalizujemy. Wiemy o tym, że do pola trójkąta nam będzie potrzebna wysokość, ale tam w zadaniu jeszcze było podane, prawda, że tak konstruujemy ten trójkąt, prawda, żeby ramię, bo trójkąt równoramienny, miało taką długość jak ten drugi bok prostokąta. Czyli jak ten bok prostokąta ma długość x, ten ma y, czyli tu będzie y i tu będzie y. I teraz uwaga, oczywiście musimy wykorzystać to, co jest dane w zadaniu. Czyli po pierwsze, obwód prostokąta 20, czyli obwód, wiadomo, suma boków, czyli 2x dodać 2y to jest 20, jednostek nie będę pisała. Wyliczmy sobie z tego y, czyli 2y to się równa 20 minus 2x, podzielimy przez 2 i mamy, że y to się równa 10 minus x. To jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie wyliczyć. Następna sprawa, wiesz jak to jest w tej optymalizacji, musimy dobrze napisać założenia. Otóż pierwsze założenie, jakie sobie napiszemy, no to zdecydowanie, że x większe od zera i y większe od zera, no bo żeby w ogóle była mowa o prostokącie, no nie? No więc tak, za y ja podstawię 10 minus x i to ma być większe od zera. To jak ja tu przerzucę, to będę miała, że dziesiątka jest większa od x, czyli jednym słowem x jest mniejsze od dziesiątki. Czyli z tych założeń, w zasadzie z tego i z tego, prawda, wychodzi mi, że x mieści się w przedziale od 0 do 10.
No ale tak się składa, słuchaj, że my musimy jeszcze zbudować ten trójkąt. A przecież nie zawsze będzie się dało zbudować trójkąt. No bo to zależy od tego, jaki Y będzie w stosunku do X-a. Czyli co się nam kłania? Kłaniają nam się nierówności trójkąta. Czyli piszemy kolejne założenie. Weźmiemy sobie dwa boki i teraz popatrzmy. Jak weźmiemy sobie długości tych boków, czyli x dodać y, to nierówność trójkąta mówi nam o tym, że x dodać y musi być większe od tego trzeciego boku, czyli od y. No w tej sytuacji, popatrz, y nam się skazują, wychodzi x większe od zera. Więc to założenie w sumie, ono jest identyczne jak to, więc nam nic nie dało nowego, nie? Ale jeszcze musi zachodzić kolejna nierówność trójkąta, że y dodać y, czyli napiszemy sobie, że 2y ma być większe od x. No i teraz pod y ja już mogę to podstawić, czyli będę miała 2 w nawiasie 10 minus x i to musi być większe od x. Czyli 20 minus 2x większe od x, czyli jak przerzucę, to będę miała, że 20 jest większa, przeniosę od 3x, podzielę przez 3 i dochodzę do wniosku, że moje x jest mniejsze od 23 wyciągnę całości, to będzie 6,2. No i teraz mamy już jeszcze lepsze ograniczenie. Czyli ostatecznie mogę napisać, że moją dziedziną, za chwileczkę skonstruujemy funkcję, ale moją dziedziną będzie przedział od 0 do 6,2. Gdybym zostawiła do dziesiątki, to oczywiście, że na maturze będą punkty obcięte, ponieważ nie został jeszcze zasadniczy tutaj element sprawdzony, kiedy się da taki trójkąt w ogóle zbudować, prawda? Kiedy takie w ogóle zadanie miałoby sens. No dobra, przechodzimy teraz do tego, że musimy policzyć pole trójkąta. Żeby policzyć pole trójkąta, no to potrzebujemy wysokość. No to tutaj sobie spuścimy tą wysokość, prawda? Wiemy, że wysokość w trójkącie równoramiennym pada na połowę, czyli ten kawałek to będzie 1/2x, a y to mamy 10 minus x. No i wysokość pójdzie z twierdzenia Pitagorasa. Czyli piszemy h kwadrat dodać 1/2x do kwadratu równa się 10 minus x do kwadratu. Czyli h kwadrat dodać 1/4x kwadrat równa się, tutaj wzorem skróconego mnożenia, 100 minus 20x plus x kwadrat. Czyli h kwadrat to się będzie równało, jak ja to przerzucę, to będę miała x kwadrat minus 1/4x kwadrat, napiszę 3/4x kwadrat minus 20x i dodać 100. No to oczywiście muszę spierwiastkować, wiadoma sprawa, i biorę pod uwagę tylko tą opcję, która jest dodatnia, prawda? No bo wysokość wiadomo, że musi być tutaj liczbą dodatnią. No to nie ukrywajmy, że to jest sprawa oczywista, że tak musi być. No to skoro wyszła mi tutaj taka wysokość, prawda? No to ja teraz mogę napisać ten wzór na pole mojego trójkąta. A więc wzór na pole tego trójkąta to będzie 1/2 razy, no i tutaj mamy podstawa długości x i razy ta wysokość nasza 3/4x kwadrat minus 20x dodać 100, to jest pod pierwiastkiem. No, widzimy, że ta funkcja pola, która nam wyszła, prawda, to jest funkcja zmiennej x oczywiście, ale ta funkcja, popatrz, no nie jest taka zbyt fajna do tego, żeby liczyć teraz pochodną. Oczywiście, jeżeli znasz wzór na pochodną pierwiastka, spokojnie możesz tak robić. Natomiast jeżeli nie znasz wzoru, bo to nie jest w podstawie programowej szkoły średniej, to teraz musisz pamiętać, że gdyby się pojawiła niewiadoma przed pierwiastkiem, to ty ją musisz wrzucić do pierwiastka, tą niewiadomą. W jaki sposób? No jako x kwadrat, nie? Żeby tutaj nie zmienić tej funkcji. Czyli napiszemy sobie funkcję tego pola, to jest właśnie p od x możemy napisać, 1/2 z przodu, pierwiastek i teraz jak tu będę mnożyła przez x kwadrat, to mam tak 3/4x do czwartej minus 20x do trzeciej dodać 100x kwadrat. Pamiętaj, że jak wrzucasz do pierwiastka, to jako x kwadrat. Dlatego tutaj nam się, tutaj inny wielomian, prawda, powstał nam, tak się nam pozmieniał. Dobrze, no i teraz popatrz, my będziemy sobie analizować tylko i wyłącznie tą funkcję, którą sobie nazwę f od x. Dlaczego? Bo popatrz, jeżeli ja szukam pola maksymalnego, to ja w zasadzie muszę znaleźć maksimum tej funkcji, bo im większa ta funkcja, wartość, prawda, no tym większe pole, logiczne, bo pole to jest tylko tyle, że jest 1/2 i pierwiastek nałożony na tą funkcję. Czyli w zasadzie do dalszej analizy będę się posługiwała, żeby w zasadzie
zasadzie tutaj do wszystkich trafić, bo jeżeli znasz oczywiście wzór na pochodną pierwiastka i stosujesz go tak lekko, to wcale tego nie musisz tak robić, tylko że tak jest łatwiej zdecydowanie. No nie tutaj do pochodnych jest zdecydowanie łatwiej, jak jest wielomiar, a nie jak jest, prawda, funkcja, która zawiera pierwiastek, a pod nim jest wielomiar. Dobra, ok. No więc szukamy tutaj maksimum teraz tej naszej funkcji, prawda? Szukamy, dla jakiego w zasadzie x-a jest osiągnięte to maksimum. To nam wystarczy. No to liczymy pochodną, czyli f' od x-a to się równa. Tutaj czwóreczka idzie do przodu, czyli będę miała 4 razy 3 czwarte, czwórki się skrócą, 3x do trzeciej minus. Trójka idzie do przodu, czyli będę miała 3 razy 20, to jest 60x kwadrat dodać. Dwójka idzie do przodu, czyli będę miała 2 razy 100, czyli 200x. No i moi drodzy, warunek tutaj konieczny, żeby ta funkcja miała ekstremum, prawda? Ekstremum my w zasadzie szukamy maksimum lokalnego, no ale na razie mówimy warunek konieczny, pochodna musi być równa 0. Czyli ja przyrównuję do 0, w zasadzie ja już może wyciągnę x-a przed nawias, żeby było szybciej, 3x kwadrat minus 60x, dodać 200 będziemy mieć i to się ma równać 0. No to skoro tak, no to teraz będziemy przyrównywać do 0. X równa się 0 lub 3x kwadrat minus 60x dodać 200 równa się 0. Oczywiście wiadomo, że x równe to robić nie może, więc to jest sprzeczność, ale ja na razie to jeszcze zostawię, bo później warunek wystarczający tutaj nam wszystko ładnie pokaże. No to tutaj liczymy deltę, wiadomo, bo to jest równanie kwadratowe. Mamy minus 60 do kwadratu, to mamy 3600 minus... I będziemy mieć 4 razy, w zasadzie możemy wziąć 200, czyli jest 800, razy 3, no to napiszemy sobie 2400, czyli mamy 1200, czyli w zasadzie jakbym ja to spierwiastkowała, to mogę napisać jako 400 razy 3, no nie 1200, czyli mamy 20 pierwiastków z 3. Czyli moje x1 to będzie 60 minus 20 pierwiastków z 3 przez 6, czyli zapiszemy sobie to w innej postaci, że będzie miała 10 minus, tu jak skrócę przez 2, to będę miała 10 trzecich pierwiastka z 3. Natomiast x2, żeby już nie przedłużać, to będę miała 10 dodać 10 trzecich pierwiastka z 3. No i takie wyszły mi punkty podejrzane o to, że jest właśnie w nich ekstremum. Oczywiście musimy się dostosować do dziedziny, ale póki co ja zapiszę jeszcze warunek wystarczający. Warunek wystarczający. Trzeba zbadać znak pochodnej, czyli napiszemy sobie f' od x większe od 0. Ja przepiszę może, żeby było wszystko profesjonalnie, więc przepiszę tą pochodną naszą. I napiszemy, badamy, kiedy ona jest większa od 0. Oczywiście posłużymy się do tego osią liczbową, zaznaczymy sobie na tej osi liczbowej tak, po pierwsze 0, później następne to jest 10 minus 10 trzecich pierwiastka z 3 i następne to jest 10 dodać 10 trzecich pierwiastka z 3. Rysujemy sobie oczywiście wężyk i ten wężyk, jak będziemy rysować, to lecimy z góry, prawda? Więc nie ma tutaj żadnych odbić, niczego takiego. Zaznaczamy tu plusiki, tu w dołeczku minusy i tutaj też. Natomiast oczywiście teraz musimy to uwzględnić z dziedziną. Żeby uwzględnić z dziedziną, to my musimy sobie mniej więcej oszacować. Pierwiastek z 3 to jest około 1,7. Razy 10 to będzie 17, podzielone przez 3 to będzie coś więcej niż 5, prawda? Czyli jak ja od dziesiątki odejmę coś więcej niż 5, to będę miała coś więcej niż 4. No to zgadza się, jak najbardziej. Natomiast tutaj, tu mówiliśmy coś więcej niż 5 dodać 10, to jest coś więcej niż 15. No to już wypada poza dziedzinę, dlatego teraz ja tutaj muszę nałożyć tą moją dziedzinę. Tutaj napiszemy 6,2/3 i teraz okazuje się, że tylko ten x-ik, ten x1, w zasadzie niektórzy to od razu widzieli, no nie, ale ja to chciałam pokazać tutaj na tym, że ten x-ik nam tylko i wyłącznie po prostu pasuje, jest dostosowany do tej dziedziny. A więc teraz tak. Tutaj ja lubię ten sposób, że z buźki smutnej robi się buźka wesoła, czyli w tym miejscu po prostu będzie maks lokalne. Maks lokalne. Natomiast no, na maturze trzeba to jakoś opisać, czyli dobrze jest opisać. F' od x jest większa od zera, prawda? Ta pochodna jest większa od zera,
w jakim przedziale, tylko musimy dostosować się do tej naszej dziedziny, prawda? Więc od 0 dla x należącego od 0 do, mamy tutaj 10 minus 10 trzecich pierwiastka z 3. Natomiast pochodna jest mniejsza od 0 dla x należącego, i też dostosowujemy się do tej dziedziny, dla x należącego do przedziału od 10 minus 10 trzecich pierwiastka z 3 do 6,2. No można jeszcze już tak super profesjonalnie zapisać, że tutaj mamy funkcję rosnącą, przypominam, pochodna większa od 0, funkcja rośnie, pochodna mniejsza od 0, funkcja maleje. Zapisać, żeby już żadnego tego punkcika nie stracić. No to mamy tutaj opisane, więc widzimy, w zasadzie już z tego wężyka to widać, że tu jest maksimum lokalne, czyli możemy napisać sobie, ja będę tu pisała, że dla x równego 10 minus 10 trzecich pierwiastka z 3 funkcja osiąga maks lokalne, maksimum lokalne. I w zasadzie na maturze, no pasowałoby jeszcze dać odpowiedź, wystarczy tyle. Natomiast no ja oczywiście tutaj jestem bardzo skrupulatna i znając matematykę bardzo rozlegle, tak jak ja, to wiemy o tym, że pasowałoby być pewnym, że to maksimum lokalne jest maksimum globalnym. Dlatego ja jeszcze zawsze liczę granice. Na maturze oni w kluczu tego po prostu nie uwzględniają. Więc jeżeli nie policzysz tych granic, no to punktów jakby nie obecną, prawda, na maturze, ale no tutaj na pewno nie zaszkodzi policzyć granice, bo wtedy po prostu już jest tak super profesjonalnie zadanie zrobione. Czyli tak, jak policzymy sobie granicę przy x zmierzającym do 0 ciut więcej niż 0, z naszej funkcji f od x, czy z funkcji pola, ale skoro robimy wszystko na f, to już weźmy tą funkcję f, tu widzimy, że jak za x będziemy sobie, będzie x nam dożyło do 0 z plusem, jak podstawimy 0, wychodzi nam 0. I limes przy x zmierzającym do 6,2, tylko z lewej strony, z tej samej funkcji, no to dokładnie trzeba byłoby za x podstawić 6,2. Więc tutaj ja nie będę już tego przedłużać, nawet nie mam miejsca, żeby to zrobić, więc od razu napiszę 0, a Ty możesz sobie to sprawdzić, jeżeli oczywiście będziesz miał taką ochotę. I teraz wniosek z tego jest taki, że maks lokalne staje się maksimum globalnym, czyli właśnie tą wartością największą. Czyli skoro funkcja f osiąga wartość największą, właśnie dla takiego tutaj x, no to pole tego trójkąta jest możliwie największe. No i jeszcze by pasowało napisać odpowiedź. Ja tylko może zapiszę, że x to się równa 10 minus 10 trzecich pierwiastka z 3 i to wyrażone w centymetrach. Chodziło o wymiary tego prostokąta, czyli no y musimy jeszcze wyznaczyć. Czyli y to się równa 10, odjąć to. Czyli 10 odjąć 10 się skasuje, i będziemy mieć 10 trzecich pierwiastka z 3 i to też jest wyrażone w centymetrach. Czyli można napisać już taką ładniejszą odpowiedź, mi się już tu nie zmieściła, że dla x równego tyle i dla y równego tyle pole zbudowanego w ten sposób trójkąta będzie największe z możliwych. Zadanie numer 4. Ile wynosi wartość wyrażenia w? I to wyrażenie tak jest skonstruowane. Logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z piątki razy logarytm przy podstawie 125 z dziewiątki razy logarytm przy podstawie pierwiastek trzeciego stopnia z trójki z liczby 16. Ile wynosi wartość takiego wyrażenia? No tutaj chcę przede wszystkim przypomnieć logarytmy. Dla tych osób, które jeszcze się wahają przy logarytmach tutaj, to myślę, że to będzie fajne zadanko. Słuchajcie, przede wszystkim popatrzcie na to tak. Każdy logarytm w ogóle ma inną podstawę. No, nie chcielibyśmy tak. Zasada w logarytmach jest taka, że dobrze by było mieć taką samą podstawę, jeżeli taka będzie możliwość. No spróbujmy sobie zrobić tak, żeby była taka sama podstawa. Możemy tą podstawę wybrać na przykład dwójkę, możemy wybrać piątkę, no bo w zasadzie popatrzmy, że to by nam pasowało. Możemy nawet trójkę wybrać podstawę. Popatrzmy na te podstawy, które mamy. Tu jest taka podstawa, tu taka i tu taka. Można sobie zrobić dwoma sposobami. Jeden wybiera dwójkę, inny wybiera sobie piątkę, inny trójkę. Za każdym razem i tak czy siak da się wyliczyć wartość tego wyrażenia. No dobra, weźmy sobie, ja wezmę dwójkę. A więc stosuję wzór na zamianę podstawy logarytmu, czyli tak, mamy kreska ułamkowa, piszemy logarytm u góry, piszemy logarytm na dole i teraz podstawę wybrałam dwójkę, więc będą to logarytmy przy podstawie 2 i teraz ten górny logarytm będzie z piątki, a ten dolny z pierwiastka z 2. Raz.
Dokładnie to samo tutaj piszę, czyli logarytm przy podstawie 2, logarytm przy podstawie 2, bo zmieniam podstawy i ten górny będzie z 9, a ten dolny będzie ze 125. Ok, razy. Znowu to samo, czyli logarytm przy podstawie 2, logarytm przy podstawie 2 i teraz ten górny będzie z 16, a ten dolny będzie z pierwiastka trzeciego stopnia z 2. No wszystko w porządku, teraz pasuje się zastanowić, czy któreś logarytmy byśmy po prostu w ogóle nie umieli policzyć. No zdecydowanie, ten logarytm to jest 1/2. Dlaczego? Bo 2 do potęgi 1/2 to jest pierwiastek z 2, a ten logarytm to jest 4. Dlaczego? Bo 2 do potęgi 4 to jest 16. Więc te logarytmy policzymy. Więc będziemy mieć tak, logarytm przy podstawie 2 z 5. Tego niestety lepiej nie zapiszemy. Podzielone przez 1/2 razy. Teraz tutaj mamy logarytm przy podstawie 2. I teraz uwaga, no 9 da się lepiej zapisać, bo 9 to jest 3 do potęgi 2. Na dole logarytm przy podstawie 2 i liczbę 125 też dam radę lepiej zapisać, bo to jest 5 do potęgi 3. Razy, tutaj napiszemy od razu 4 podzielone przez logarytm przy podstawie 2. No pierwiastek trzeciego stopnia z 3 też dam radę lepiej zapisać jako 3 do potęgi 1/3. No to to się równa. Teraz pasowałoby zastosować oczywiście odpowiednie własności tutaj logarytmów, czyli pamiętasz, była taka własność, że jak była tutaj, był tutaj ten wykładnik potęgi, to jego się wyrzucało przed logarytm. Tak samo ten wykładnik przed logarytm ląduje. Tak samo ten wykładnik bezpośrednio przed logarytm. No więc ja początek na razie może przepiszę. Logarytm przy podstawie 2 z 5 podzielone przez 1/2 razy. Będziemy mieć 2 logarytmy przy podstawie 2 z 3. No bo tutaj wyrzuciłam przed logarytm i tutaj wyrzucam, będę miała 3 logarytmy przy podstawie 2 z 5 razy. No 4 przepiszę, podzielone przez, tutaj też wyrzucam, czyli będę miała 1/3 logarytm przy podstawie 2 z 3. I teraz popatrz, identyczne logarytmy, skoro jeden jest w liczniku, a inny jest w mianowniku, a jest to mnożenie, możemy skracać. Czyli to skrócimy z tym co do jedynek. No bo po prostu podzielimy sobie przez logarytm przy podstawie 2 z 5 i to i wychodzi 1. Tak samo ten logarytm z tym logarytmem pięknie nam się skrócą co do jedynek. Czyli ostatecznie w zasadzie mogłabym to już napisać 1 podzielone przez 1/2, no to jest 2 razy. Tu będę miała 2/3 razy, a tu 4 podzielone przez 1/3 to będę miała jakby 4 razy 3, czyli 12. To się równa, no to skróćmy sobie tutaj trójeczkę z tą 12, czyli będziemy mieć po prostu 2 razy 2 to 4 razy 4, 16. I tyle wynosi wartość tego wyrażenia, które tak na początku wyglądało nieciekawie. Ale przecież jak wykonamy różne własności działań na logarytmach, no to dochodzimy do takiego pięknego wyniku. Zadanie numer 5. Dla jakiej wartości parametru m funkcja o wzorze 4x do czwartej minus 8x do trzeciej dodać m dodać 3/4 ma minimum lokalne równe 4? Czyli pytają nas o parametr, ale podane jest minimum lokalne. Pamiętaj o tym, że minimum lokalne to jest wartość, to nie jest argument. Dlatego ja zapisałam f minimum równa się 4, czyli podane jest to minimum, czyli ten y nasz, prawda? Czyli wartość tej funkcji, że ma być 4. No to wiadomo, że jak jest mowa o minimum, prawda, funkcji, no to każdy przypuszcza, że będzie mowa tutaj o tym, że trzeba będzie poprzez pochodne to zrobić. Oczywiście, że tak. Najpierw ustalmy, że dziedziną tej funkcji tutaj są liczby rzeczywiste. Pamiętaj o tym, zanim będziesz liczył pochodną, zawsze tutaj trzeba sobie pomyśleć, jaka jest dziedzina danej funkcji, prawda, z której liczyłem pochodną. No więc zapisać to trzeba. No to liczymy sobie pochodną f' od x. To się równa. Czwórka idzie do przodu, czyli mamy 16x do trzeciej. Odjąć. Trójka idzie do przodu, czyli mamy 24x kwadrat. No i tutaj już więcej nic nie będziemy pisać, no bo pochodna wiesz ze stałej, a to jest stała, prawda? Nie, bez względu na to, jakie by m nie było, to to jest oczywiście stała, więc pochodna ze stałej to jest 0. No to teraz tak, żeby można było mówić o minimum, prawda, minimum lokalnym tutaj, no to muszą być spełnione dwa warunki. Najpierw warunek konieczny, czyli pochodna musi być równa 0. Czyli ja tą pochodną tutaj przepiszę, jaka nam wyszła i przyrównamy sobie ją do 0. Wyciągniemy przed nawias
8x kwadrat, bo się da, w nawiecie zostanie 2x minus 3 i to się równa 0. Jak przyrównam do zera teraz oba te czynniki, to z tego pierwszego będę miała 0, a z tego drugiego będę miała 3 drugie. Wiadomo, że widzisz pewnie już, że to 0, prawda, tutaj jest dwukrotne. Czyli nie będzie spełniony warunek wystarczający, no ale trzeba go napisać. Warunek wystarczający, żeby w ogóle było ekstremum. Czyli badamy znak pochodnej. Pochodna większa od zera, czyli ja w ogóle tą wersję już taką przepiszę, z tą wyciągniętą 8x kwadrat, z tym wyciągniętym przed nawias, to ma być większa od zera, więc pomagamy sobie rysując oś liczbową i zaznaczając 0 i 3 drugie. Idziemy z wężykiem tutaj od góry, zdecydowanie, bo mamy plus przy najwyższej potędze x. Tutaj 3 drugie jest jednokrotne, a 0, ze względu na to, że mamy x kwadrat, no to ono jest dwukrotne, więc się odbija. Tutaj chciałam przypomnieć właśnie to, że czasem mogą być odbicia, żebyś nie zapomniał o tym. No i teraz tak, dziedziną były liczby rzeczywiste, więc całą oś analizujemy. Widać, w tym miejscu absolutnie nie ma ekstremum, natomiast w tym miejscu mamy tak z buźki. Tutaj wesołej robi się buźka smutna, czyli w tym miejscu tutaj jest minimum lokalne. No i teraz oczywiście trzeba to ładnie zapisać, nie? Czyli teraz tak, pochodna f' od x jest większa od zera dla x należącego. I mamy tutaj większą od zera, prawda? Będziemy brać od 3 drugie do plus nieskończoności, bo bierzemy w całej dziedzinie, a pochodna od x mamy tutaj mniejsza od zera dla x należącego w tym kawałku, czyli od minus nieskończoności do zera, prawda? I jeszcze w tym drugim kawałku od zera do 3 drugie. Tu mamy pochodną mniejszą od zera, tu mamy pochodną większą od zera. Możesz sobie jeszcze ewentualnie zapisać, gdzie funkcja rośnie. Tylko pamiętaj, że jak masz tutaj sumę tych przedziałów, to musisz napisać, że funkcja maleje w tym przedziale. I funkcja później jakby pod spodem albo obok, po przecinku napisać, że funkcja jeszcze maleje w tym przedziale. Nie wolno przy monotoniczności, jeżeli nie jesteś do końca pewny, to nie wolno Ci dawać sumy. No chyba, że jesteś pewny, że faktycznie cały czas ta funkcja w tym kawałku po prostu spada, 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 no to wtedy tak. Ale to oczywiście nie jesteśmy pewni, zresztą to nie jest tutaj istotne dla nas, prawda? Bo my w ogóle zajmujemy się tutaj znalezieniem takiego x-a, żeby funkcja przyjmowała wartość najmniejszą. Minimum, prawda? No więc znaleźliśmy tego x-a, na szczęście, czyli napiszemy sobie dla x-a równego 3 drugie, funkcja osiąga minimum lokalne. No to skoro tak, to ja w ogóle miałam w zadaniu policzyć m. Czyli ja teraz już mogę napisać, że moje f od 3 drugie to jest ta wartość najmniejsza, która wynosi po prostu 4. Możemy dopisać sobie, że f minimum od 3 drugie właśnie równa się 4. Czyli ja teraz już na końcu podstawię sobie do tej mojej, do wzoru tej mojej funkcji 4 razy 3 drugie do potęgi czwartej minus 8 razy 3 drugie do potęgi trzeciej. Dodać m, dodać 3 czwarte równa się 4. No i wykonujemy działania 4 razy. 3 do potęgi czwartej, to zrobimy sobie 3 do drugiej, to jest 9, jeszcze do drugiej, czyli mamy 81. Podzielone 2 do czwartej, no to 16, minus 8 razy, 3 do trzeciej, 27, 2 do trzeciej, 8, dodać m, dodać 3 czwarte, równa się 4. No to skracamy, tu nam się pięknie skróci. Tutaj nam się też skróci przez 4, czyli będziemy mieć 81 czwartych. W sumie możemy wyciągnąć całości. Będziemy mieć 20 całych i 1 czwarta minus 27, dodać m, dodać 3 czwarte równa się 4. No to oczywiście tutaj pasowałoby może dodać 20 i 1 czwarta, dodać 3 czwarte, to mamy 21, dodać mamy tutaj jeszcze, no w zasadzie to przepiszę, dobra? Czyli 21 minus 27, dodać m, równa się 4, bo mieliśmy jeszcze dodać minus 27, nie? No to teraz napiszemy sobie, będziemy mieć tutaj minus 6, dodać m równa się 4, czyli m równa się 10. No jak kto woli, tak sobie po prostu wykonuje te działania, czyli to jest nasza odpowiedź. Mieliśmy wyznaczyć taką wartość parametru m, w tym wypadku wyszło m równe 10, więc trzeba byłoby zbudować odpowiedź, dla której wartością najmniejszą tej funkcji, prawda, jest liczba 4.
Może tylko dodam jeszcze tutaj, że gdybyśmy policzyli granice teraz przy x uciekającym w nieskończoność na plusie, czy też nieskończoność na minusie, no bo mamy dziedzinę liczby rzeczywiste, to granica tej funkcji byłaby nieskończoność, prawda? Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. W związku z czym to moje minimum, tu w tym wypadku lokalne, będzie minimum globalnym. To dopowiedziałam, można ewentualnie to zapisać, ale tak naprawdę to widać tutaj na podstawie wzoru tej funkcji. Zadanie numer 6. Na loterii są dwa losy wygrywające najnowsze zestawy klocków Lego. 16 losów przegrywających i dwa losy spróbuj jeszcze raz zagrać, pozwalające na ponowne wyciągnięcie jednego losu. Kamil rzuca sześcienną kostką do gry. Jeśli wyrzuci liczbę mniejszą niż 3, mama nie pozwoli mu kupić żadnego losu. W przeciwnym wypadku synek może kupić jeden los. Oblicz prawdopodobieństwo, że Kamilowi uda się wygrać zestaw klocków Lego, którymi bardzo lubi się bawić. No tak się składa, że ja mam właśnie synka Kamilka i on się lubi bawić klockami Lego, dlatego tak pomyślałam, że jak już robić zadanie, to o własnym dziecku. Myślę, że ciekawie dzięki temu jest. Dobra, na razie sobie wyobraźmy, że mamy tą loterię i na tej loterii możemy sobie wyobrazić to jako urnę, jako pudełko, prawda? I na tej loterii mamy tak, dwa losy W napisałam, wygrywające, 16 losów przegrywających i dwa losy, spróbuj jeszcze raz, czyli pozwalają Ci one wyciągnąć jeszcze raz los. No to jest zadanie dosyć skomplikowane. Niby nie będzie takie trudne w obliczeniach, ale w sumie będzie ono skomplikowane, dlatego tego typu zadanie będziemy starali się robić metodą drzewka, bo na drzewku będzie wszystko pięknie widać. Otóż tak się dzieje, że Kamil rzuca kostką do gry najpierw. I teraz, no jak rzucamy kostką do gry, to wiemy, że może nam wypaść 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale w zadaniu jest podane tak, że jeżeli wyrzuci liczbę mniejszą niż 3, czyli może się zdarzyć sytuacja, że wyrzuci jedynkę albo dwójkę, nie? Mniejszą niż 3. No to jaka jest szansa na to? No 2 na 6, no bo na kostce jest 6, prawda, opcji, czyli to jest 1 trzecia. Albo może się zdarzyć, że wyrzuci trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, czyli 4 na 6, czyli szansa na to jest 2 trzecie. I teraz mamusia powiedziała tak synusiowi, że jak wyrzucisz liczbę mniejszą niż 3, no niestety nie kupujemy żadnego losu. Czyli tutaj sytuacja jest taka, że no Kamilek będzie musiał po prostu być zniesmaczony, nie może kupić los. Natomiast jeżeli się mu uda, no większa szansa jest na to, prawda, że wyrzuci którąś z tych liczb i wtedy mama pozwala mu jeden los kupić, prawda? A my mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, to jeszcze zapiszmy, że Kamil wygra po prostu taki los, wybierze taki los, żeby mógł wygrać klocki Lego. Czyli wybranie tak losu, aby wygrać klocki. Dobra, no to skoro tak, skoro mama mu już pozwoliła, prawda, kupić ten los w tej sytuacji, no to co się może zdarzyć? No może się zdarzyć, że akurat Kamilek weźmie los wygrywający. Super, nie? Może się zdarzyć, niestety przegra. I może się zdarzyć sytuacja taka, no jeszcze nie taka najgorsza, prawda, jeszcze nie patowa sytuacja, a wypróbuj sobie jeszcze raz, czyli weź już za darmo jeszcze ten jeden los, może następnym razem po prostu wygrasz. No więc jaka jest szansa na to, że Kamil wygra? No wiemy, że wszystkich tutaj losów mamy 20 razem, czyli szansa na wygraną to mamy 2 na 20, ja może będę na razie tak pisała, 2 na 20. No szansa na przegraną, no jest duża, nie? 16 na 20. No jaka jest szansa na to, że jeszcze raz wylosujemy, prawda? Czyli że będziemy mieć możliwość jeszcze raz losowania. No jaka jest szansa? No 2 na 20. No to okej, popatrzmy. Czyli w tej sytuacji już się cieszymy, czyli zaznaczę sobie, że ta nam opcja po prostu się podoba, bo Kamil wygrywa. No i jest szczęśliwy, mama również. Dobra, no to teraz tak, jak mamy, że jeszcze raz wygra, no to co on może wylosować? No może wylosować wygrywający tym razem, nie? Może przegrywający, a może jeszcze jeden. A spróbuj sobie jeszcze raz. No bo przecież są dwa takie losy, to może jeszcze jeden wylosować.
No to teraz popatrzmy, jaka będzie szansa na ten tutaj wygrywający w tej opcji. No, już jeden się pozbył, czyli zostały nam 2 na 19. Tutaj 16 na 19, prawda? Natomiast tutaj no został nam jeden los na 19, tej jakby los tej podwójnej szansy, nie? Kolejnej szansy. No dobra, no to się cieszymy jak w tej sytuacji, no adrenalina jest, no ale wygrał, cieszy się. Natomiast popatrzmy, on ma tą jeszcze raz wylosował, spróbuj jeszcze raz, no to już niestety, wtedy ma opcję albo wygra, albo po prostu przegra. No więc jaka jest szansa na wygraną? No jeszcze w tej tutaj sytuacji, w tym rozgałęzieniu, no nie wygrał, nie? Prawda? Więc mamy 2 na 18. A jaka szansa na przegraną? To oczywiście duża. 16 na 18. No i więcej tych losów jeszcze raz nie ma. No bo tak to by jeszcze. I jeszcze, i jeszcze. To drzewko, popatrzcie, jak jest dziwne. No rzadko się takie drzewka zdarzają, dlatego ja tutaj ewidentnie w zadaniach bardzo nietypowych, takich właśnie uwarunkowanych, a jak to, to to, a jak to, to to, to ja polecam zdecydowanie metodę drzewka. No to teraz liczymy sobie to prawdopodobieństwo zajścia, zdarzenia A, czyli tego, że uda nam się tak zakupić ten pierwszy los, żeby wygrać, no nie? No nawet jak będę miała tą szansę kolejną, ale żeby wygrać. Czyli tak, żeby się dostać do tego kółeczka czerwonego, muszę 2/3, napiszmy, pomnożyć przez 2/20. Dodać. Mogę się do tego kółeczka dostać, czyli 2/3 mnożę przez 2/20 tutaj i mnożę przez 2/19. Dodać. Mogę się do tego kółeczka dostać, czyli 2/3 mnożę przez 2/20 i mnożę przez 1/19, tak? I mnożę przez 2/18. No i muszę to policzyć. Fajnie by było oczywiście sobie poskracać, tylko mądrze by było skracać tak samo w każdym tutaj, w każdej tej części. Czyli tak, tą dwójkę skrócę sobie, będę miała 10, tą dwójkę to sobie skrócę, będę miała 10 i tutaj tą dwójkę sobie skrócę, będę miała 10. Fajnie by było jeszcze poskracać, jak jest opcja, no tu by się dwójka dała z 10, no to sobie skrócę, będę miała tu 5. Tu by też mi się dało, więc będę miała 5, prawda? I tu by mi się też jeszcze udało, będę miała 5. Na razie zapiszmy, co mi zostało. Z tego pierwszego mam 1/15, dodać. Z tego drugiego tutaj mam 2 podzielone przez, napiszę 15 razy 19. Będzie nam łatwiej później rozszerzać, dodać. I tu mamy 2 podzielone przez i będę miała 15 razy 19 razy 18. No to widzisz, chodzi o to, że my tu musimy tak porozszerzać, żeby mieć wspólne mianowniki. Czyli widzę, że tu mam tak 15 razy 19 razy 18 wspólny mianownik. W sumie no, mogę na jednej kresce. Czyli tu muszę rozszerzyć poprzez 19 razy 18, dodać 2 razy. Tu mi brakuje 18, tak? No i dodać, tutaj mi nic nie brakuje, 2. Dobra, dobrze by było sobie wziąć kalkulator, więc ja też kalkulator wezmę, prawda? Bo dzięki temu oczywiście sobie szybciuteńko tutaj pomnożymy. 19 razy 18, mamy 342, dodać 36, dodać 2, podzielone przez, no i też pomnożmy 15 razy 19 razy 18, to mamy 5130. No to P od A to się będzie równało. Tutaj sobie szybciutko dodamy 36 i jeszcze mamy tutaj dodać 2. To będziemy mieć 380 podzielone przez 5130. No tak się składa, popatrz, że tutaj po zerze nam się skróci, więc zapiszmy sobie 38 podzielone przez 513. No to się dzieli przez 2, to nie, 38 jeszcze się dzieli przez 19, więc można na upartego spróbować przez 19, ale zapewne może być, może nie być. I popatrzcie, akurat tutaj się da przez 19 podzielić. Więc skracamy przez 19, to wychodzi 27 w mianowniku, czyli mamy 2/27. Wiadomo, że te wyniki końcowe, no macie kalkulator na maturze, więc te wyniki końcowe fajnie by było, żeby były maksymalnie poskracane. No i teraz możemy podsumować prawdopodobieństwo tego, że ten mój Kamilek po prostu wygra ten zestaw klocków Lego, to jest takie 2/27. Nie za duże. Myślę, że mój synek nie byłby z takiej opcji zadowolony. Zadanie numer 7, zadanie na dowodzenie z algebry. Wykaż, że dla dowolnej liczby większej od 4a
oraz dla dowolnej większej od 3 liczby b prawdziwa jest nierówność a do czwartej minus 2a kwadrat plus b kwadrat minus 3a minus 14b dodać ab dodać 38 jest większe od 0. Mamy to wykazać, prawda? Czyli założenie jest takie, natomiast teza jest taka, że ta nierówność jest prawdziwa przy założeniu oczywiście, że a i b są rzeczywiste i nie na darmo, uwaga, jest podane, że a jest większe od 4 i że b jest większe od 3. To dla nas może być kluczowe w tym zadaniu, to myślenie. No więc spróbujmy w ten sposób. Po pierwsze, ja zdecydowanie polecam dowód nie wprost. Dowód w tym wypadku nie wprost, dlatego że napiszemy dowód nie wprost. Pamiętaj, aby napisać, że robisz dowód nie wprost na maturze, dlatego że fajnie jest przekształcać nierówność. Ale nie wolno tej nierówności, tej tezy przepisać, bo my tę tezę mamy udowodnić. Więc w takich sytuacjach, kiedy no chcielibyśmy te nierówności sobie przepisywać, prawda? No to możesz to zrobić, ale pod warunkiem, że robisz dowód nie wprost. Jeżeli nie, chcesz prost, nie ma problemu, tylko możesz przepisać tylko lewą stronę tezy, przekształcać, przekształcać, przekształcać i wtedy dojdziesz do tego, że ta lewa strona tezy jest zawsze większa od zera. No to tak, zaczynamy dowód nie wprost od zaprzeczenia tezy. Czyli ja przepisuję tutaj tą lewą stronę, jak widzisz. Przepisuję sobie do końca, tutaj, i teraz piszę zaprzeczam, czyli tu piszę większe od zera, a ja piszę nie, mniejsze lub równe od zera. I wtedy jak ja zaprzeczę tezę, mam dojść do sprzeczności. Na tym kończymy dowód nie wprost. Bo wtedy pokażemy, że nasza wyjściowa teza jest prawdziwa, skoro zaprzeczona teza jest fałszywa, no to wyjściowa musi być prawdziwa. No to jest logiczne. Dobrze. Tutaj, słuchajcie, jest bardzo dużo tych no, niewiadomych w potędze czwartej, tu w potędze drugiej. Tutaj jest ta niewiadoma A sama, tu B, prawda? Tu jest A razy B bardzo zagmatwane, a trzeba coś tak pogrupować, pozwijać do wzoru skróconego mnożenia. No na pewno przypuszczasz, nie? Że tak trzeba będzie zrobić. Można próbować, ale ja co proponuję? Jeżeli w założeniu jest podane, że jest A większe od 4, to być może przyda nam się taka różnica A odjąć 4. No bo ta różnica będzie zawsze dodatnia, skoro A jest większe od 4. No to teraz, skoro B jest większe od 3, no to przyda nam się taka różnica B minus 3. I teraz popatrz, jak ja to pomnożę, to mi wyjdzie to AB, które tutaj tak troszeczkę mi przeszkadza, nie? No to spróbujmy sobie to pomnożyć, czyli mamy tak AB, A razy B, minus 4B, minus 3A i dodać 12. Więc gdyby nam się udało z tego takie coś wydobyć, prawda, to byśmy zwinęli w taki loczyn. No spróbujmy, prawda, czyli na razie to sobie będziemy przepisywać. A do czwartej minus 2A kwadrat plus B kwadrat. No i teraz tak, w zasadzie popatrzmy, minus 3A to my mamy. Mamy minus 4b, ale my mamy minus 14b, czyli pewnie tutaj trzeba byłoby zostawić minus 10b, a dalej napiszemy minus 4b. Dobra, tu mamy plus 12, a tu mamy plus 38. No to napiszmy sobie tutaj dodać 26, prawda? No bo weźmiemy sobie z tego 12. No to teraz popatrzmy, zobaczmy, czy teraz to już możemy wziąć. No, minus 14b, napisałam minus 10b, czyli dołożę jeszcze minus 4b. Minus 3a muszę dołożyć, bo tego jeszcze nie brałam pod uwagę. I jeszcze plus ab i jeszcze plus 12, no bo to mi jest potrzebne, mniejsze lub równe od zera. Podkreślę może to, co mnie interesuje, prawda, bo to jest to samo, co to. I zawsze sobie można oczywiście jeszcze zdecydowanie sprawdzić, czy aby na pewno, czy gdzieś tam dobrze, żeśmy tutaj wszystko policzyli. Ja tą po prostu nierówność zapisałam w postaci nierówności równoważnej. Ja ją tylko tak zapisałam teraz, prawda, żeby te dwa nawiasy tutaj mieć. No dobra, no to teraz na pewno przypuszczacie, że tutaj będzie wzór skróconego mnożenia a do czwartej minus 2a kwadrat, tylko brakuje plus 1. No to wezmę sobie właśnie z tej 26 jedynkę. Dobra, dodać b kwadrat minus 10b, dodać, zabrałam jedynkę, a do wzoru skróconego mnożenia właśnie mi 25 pasuje, czyli 1 plus 25 daje 26,
No i teraz mogę napisać, dodać. W zasadzie to już mogę w tej postaci napisać. A odjąć 4 razy B odjąć 3 i to jest mniejsze lub równe od 0. No to jeszcze tutaj zwijam wzór skróconego mnożenia, a kwadrat minus 1 do kwadratu, dodać B minus 5 do kwadratu, dodać, no i to przepiszę. Czyli ja tą moją lewą stronę przekształciłam do takiej postaci. No i teraz już pozostaje nam analiza i myślenie, prawda? Czyli teraz tak, to jak będę chciała oszacować, jaki to zdecydowanie ma znak, no to popatrz. Skoro a jest większe od czwórki, no to tutaj w nawiasie zawsze będzie liczba dodatnia do kwadratu, będzie dodatnia. Teraz tutaj mam b minus 5, ale b jest większe od trójki, czyli może się zdarzyć piątka za b. I wtedy to będzie liczba oczywiście wtedy, jak podniosę do kwadratu, większa lub równa 0, prawda? Więc dlatego tak muszę napisać. Tutaj w zasadzie też bym mogła napisać, bo to nie przeszkadza, tylko tu się dało nawet lepiej określić, że to na stówę będzie dodatnia. Natomiast tutaj no, może być szczególny przypadek b równe 5, no i wtedy się nam to wyzeruje. Dlatego tak zapisałam, większe lub równe od 0. Teraz popatrzmy. Sam ten nawias, a minus 4, skoro a jest większy od czwórki, no to ten nawias będzie dodatni. Dalej. B minus 3 to jest też dodatnie. Dlaczego? Dlatego, że B jest większe od trójki. No więc jak dodatnią liczbę pomnożę przez dodatnią, zdecydowanie jest to liczba dodatnia. I teraz popatrz, do dodatniej dodaję dodatnią, jest dalej dodatnia. Jak do tego dodam liczbę większą lub równą 0, to nawet jak minimalnie dodam 0, to i tak są dodatnie te, czyli całość będzie dodatnia. Czyli popatrz, po lewej stronie wyszła mi liczba dodatnia, a ja napisałam mniejsza bądź równa 0. No przecież liczba dodatnia no nigdy nie jest mniejsza lub równa 0, czyli ewidentnie doszliśmy do sprzeczności, co kończy nasz dowód. Oczywiście dowód nie wprost. Zadanie numer 8. Wielomian w od x przy dzieleniu przez, taki dwumian, x minus 5 daje resztę 4, a przy dzieleniu przez dwumian x plus 1 daje resztę minus 1. Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez taki trójmian. P od x to się równa x kwadrat minus 4x minus 5. Zapisałam tutaj wszystko na tablicy, żebyśmy sobie na to patrzyli. Otóż zdzielenie wielomianów to jest tak, popatrz. Chcemy podzielić wielomian w od x przez taki dwumian. To dostaniemy jakiś wynik zdzielenia, prawda? No bo jak się dzieli, no to jest jakiś wynik zdzielenia. Nie wiem jaki. Dlatego napiszę, że będę miała jakiś wynik, na przykład q od x, to jest mój wynik zdzielenia. Mówimy iloraz, prawda? I razy x minus 5, bo przez to dzielę. Tylko uwaga, jest jeszcze reszta, czyli muszę dołożyć 4. No bo taka jest reszta. Czyli jeszcze raz, wielomian w od x, jak dzielimy przez taki dwumian x minus 5, no to taki mamy wynik, no i jeszcze mamy resztę. To samo. Wielomian w od x, jak będę dzieliła przez taki dwumian, no to też jakiś iloraz dostanę. Nie wiem jaki, na przykład weźmiemy sobie jakiś wielomian k od x, obojętnie, razy x plus 1, ale ważne, że wiem, że reszta jest to minus 1. Czyli dodać minus 1 napiszę od razu minus 1. Ok. No dobra. Ale mnie pytają o resztę zdzielenia tego mojego wielomianu przez taki trójmian. Czyli w zasadzie zapiszmy sobie początek taki sam. Czyli mój wielomian w od x, jak ja przez to podzielę, to wyjdzie mi jakiś wynik. Nie wiem jaki, a napiszę sobie s od x, jakiś tam wielomian. Ja w ogóle nie wiem, jak wygląda ten wielomian w od x, no bo gdybym wiedziała, no to bym sobie podzieliła, nie? Pisemnie, tutaj, czy tak jak tutaj schematem Hornera bym mogła, ale nie wiem, jaki to jest wielomian, no to jak będę dzielić? Dlatego ja mogę tylko tak zapisać. Więc s od x razy x kwadrat minus 4x minus 5. I teraz uwaga, pytają mnie o tą resztę. I teraz może napiszmy sobie, że reszta oznaczana jest często w matematyce r od x. I teraz uwaga, pamiętaj o tym, że jak dzielisz wielomiany, to reszta musi być stopnia przynajmniej o 1 mniejszego niż to, przez co dzielisz.
Czyli jak dzielisz przez funkcję kwadratową, nie? Tutaj mamy taki trójmiar kwadratowy, to jest stopień drugi, czyli reszta może być stopnia pierwszego, może być zerowego, nie? Ale tutaj ma być na pewno nie będzie drugiego, trzeciego i tak dalej. Czyli ja zakładam, że będzie stopnia pierwszego, czyli będzie miała postać taką jak funkcja liniowa, a więc ax plus b. Zapiszemy. Czyli ja teraz dołożę tutaj dodać ax plus b, bo to jest ta moja reszta. Reszta z tego dzielenia. Czyli w zasadzie my mamy tą resztę właśnie znaleźć. Musimy znaleźć te współczynniki a i b. Będzie po zadaniu. No dobra. No to teraz popatrzmy tutaj. Popatrzmy tak sprytnie. Gdyby za x podstawić piąteczkę, to ten składnik by się nam wyzerował. Byłoby 5 minus 5, czyli 0. Więc w zasadzie całe to by się wyzerowało. Czyli jak ja za x podstawię piątkę, to będę miała w od 5 równa się 4. No bo to mi się wyzerowało. No dobra, no to teraz tak, popatrzmy na to sprytnie drugie. Gdybym teraz za x postawiła nie byle co, tylko tak kombinuję, żeby mi się wyzerowało, minus 1, no to mi się to też wyzeruje, prawda? No bo będę miała 0 razy cokolwiek i tak da 0. Czyli w od minus 1, jak ja podstawię tutaj, prawda, minus 1, to napiszę w od minus 1, to się równa minus 1. No można oczywiście byłoby to też od razu stwierdzenia bez u zapisać, że w od 5 to jest 4, w od minus 1 to się równa minus 1. W zasadzie to nie ma znaczenia, czy z tej postaci, czy stwierdzenia bez u już zapisujemy. Nieważne, ważne, że wiemy o tym. No to podstawmy do tego. Czyli teraz będziemy mieć tak, w od 5 to się równa, czyli za wszystkie x postawiam piątkę, s od 5 razy. Tu będę miała 25, jak postawię piątkę, minus 20, minus 5. Dodać 5, a dodać b. Popatrz, jak pięknie wyszło. Pod w od 5 podstawię sobie czwóreczkę, no bo przecież mogę. Tutaj przecież widzi, że to jest tak dobrany przykład, że tu będzie 0. Czyli 0 razy cokolwiek i tak da 0. Czyli będę miała 5, a dodać b. Takie mi fajne równanko wyszło. No to teraz to samo zrobię, podstawię minus 1, no bo nie na darmo to jest podane, no nie? No więc podstawiam minus 1, czyli będę miała tak s od minus 1 razy. Minus 1 do kwadratu, no to jest 1. Tu będę miała minus 4 razy minus 1, czyli plus 4, minus 5. Minus 1 razy a to jest minus a i dodać b. No to też widzisz, że to wyjdzie ci 0. Czyli za w od minus 1 podstawię minus 1, no bo z tego korzystam, to się równa minus a dodać b, no bo przecież nie będę przepisywała 0 plus. No i teraz, jak ja to zapiszę jedno pod drugim, to mogę pomyśleć, jaką metodą byśmy sobie tutaj to rozwiązali. No jakkolwiek, możemy sobie na przykład to drugie pomnożyć przez 5 i mamy wtedy 4 to się równa 5a dodać b, a tu mamy minus 5 to się równa minus 5a dodać 5b. Podkreślamy, dodajemy. Czyli będziemy mieć tutaj minus 1 to się równa, to mi się z tym skasuje. Będę miała 6b, podzielę przez 6, czyli b mi wyjdzie minus 1 szósta. Taki ułameczek. No i teraz podstawmy sobie, w sumie na przykład do tego możemy podstawić i ja już przeniosę, czyli będę miała a, to się równa b dodać 1, czyli będę miała minus 1 szósta dodać 1, to jest 5 szóstych. Czyli ostatecznie zapiszmy, że nasza reszta z dzielenia ma jaką postać? 5 szóstych x plus b, czyli u nas minus 1 szósta. To jest reszta z dzielenia. Moi drodzy, reszta z dzielenia naszego jakiegoś tam wielomianu w od x przez ten nasz trójmian p od x, postać x kwadrat minus 4x minus 5. To jest ta reszta z dzielenia. Jako zadanie dziewiąte wybrałam w miarę klasyczne zadanie właśnie z parametrem równanie kwadratowe, żeby jeszcze to sobie utrwalić na tych pewniakach. Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, dla których równanie 3x kwadrat minus 6 pomnożone przez m plus 1 pomnożone przez x równa się minus 6m kwadrat minus 18m minus 12 ma dwa różne rozwiązania ujemne. Więc pierwsze, jak zobaczycie sobie równanie, które no widać, że jest kwadratowe w tej sytuacji, to na pewno musimy wszystko do zera, czyli przenosimy sobie tak, żeby do zera wszystko przyrównać, więc przenosimy tutaj, zmieniamy sobie oczywiście znaki przenosząc
I tak, jeżeli zauważysz, że to równanie na przykład fajnie by było podzielić przez 3, no to sobie podziel przez 3. Przecież nie ma problemu, zawsze to będą troszeczkę mniejsze liczby. Czyli x kwadrat minus 2 w nawiasie m dodać 1x dodać 2m kwadrat dodać 6m dodać 4 równa się 0. No i teraz tak, pierwsze, jak zobaczysz tego typu zadanie na maturze, to zastanów się, czy a współczynnik nie jest czasem uzależniony od m-a. Nie ma m-a w sobie. No u nas akurat jest sytuacja czysta, prawda? Bo współczynnik a wynosi 1, czyli to równanie jest zawsze równaniem kwadratowym. Nie zapomnij o tym, że gdyby przed x kwadratem stał parametr, to trzeba jeszcze przedyskutować, przemyśleć sobie sprawę, co by było w przypadku liniowym. Czy by to spełniało to nasze jakby założenie, warunki zadania, czy nie? No dobra, u nas mamy sytuację, że jest równanie typowo kwadratowe z parametrem. I przypomnę, że ten współczynnik, który stoi przed x, to jest b, łącznie z tym minusem, natomiast c to jest wyraz wolny, czyli po prostu niezależny od x. No i teraz, kiedy są dwa różne rozwiązania ujemne? Zdecydowanie dwa różne, jak delta większa od zera. Dwa różne, wtedy jak delta większa od zera. A żeby były ujemne, wzory wiedza się nam kłaniają. Czyli wyobraź sobie dwie liczby ujemne. Jak je dodasz, prawda, będzie ujemna. A jak je pomnożysz, te ujemne, no to wyjdzie dodatnia. I te dwa wzory wiedza zastosowane załatwią nam sprawę, że mają być dwa rozwiązania ujemne. A że delta większa od zera, no to dwa różne będą rozwiązania. No to trzeba tylko to teraz po prostu liczyć. Więc będziemy najpierw zaczynać od tego sobie waruneczku. Można sobie na przykład na maturze podpisać jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Pomiędzy tymi tutaj naszymi założeniami jest spójnik i, czyli na końcu trzeba będzie dać odpowiedź ostateczną, uwzględniającą część wspólną tutaj. Musimy tak dobrać m, żeby spełniały i ten warunek, i ten warunek, i ten warunek. No dobra, zaczniemy sobie może od tej jedyneczki. Liczymy deltę. B kwadrat. Ja może od razu tak, minus 2 do kwadratu to 4, natomiast tutaj w nawiasie napiszę m plus 1 to do kwadratu, będę miała b kwadrat. Minus 4 razy, no 1 pozwolicie, nie będę pisała, i 2m kwadrat plus 6m plus 4 i to ma być większe od 0. Stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli będę miała 4, m kwadrat dodać 2m dodać 1, minus 8m kwadrat minus 24m, tu będzie jak pomnożę i minus 16 większe od 0. No to teraz 4m kwadrat dodać 8m dodać 4, minus 8m kwadrat minus 24m minus 16 i to ma być większe od 0. No to to, co możemy, oczywiście sobie upraszczamy, czyli 4m kwadrat minus 8m kwadrat to jest minus 4m kwadrat. Teraz mamy 8m minus 24m to jest minus 16m. No i wyrazy wolne 4 minus 16 minus 12 większe od 0. No fajnie by było, jak zauważysz oczywiście, podzielić przez minus 4 w tym wypadku. No i dostajemy sobie taką nierówność m kwadrat plus 4m plus 3, pamiętaj, zmieniamy zwrot mniejsze od 0. I tą nierówność będziemy sobie rozwiązywać. Jeżeli już tak szybko umiesz, to fajnie ze wzoru wiedza wykapujesz te miejsca zerowe, a jak nie, to lecimy sobie z deltą. 16 minus 12, czyli delta 4. Pierwiastek z delty to jest 2, czyli m1 to będzie minus 4 minus 2 podzielone przez 2, czyli minus 6 przez 2 minus 3. A m2 to będzie minus 4 dodać 2, podzielone przez 2, to się równa minus 1. Jeżeli dasz radę szybciej te miejsca zerowe, no to napisz. Ja wszystko rozpisuję, żeby tak dla wszystkich było, ale w zasadzie, gdybym samodzielnie to rozwiązywała, no to też bym sobie przyspieszyła pewne elementy. Dobra, no to teraz rysujemy oś liczbową, zaznaczamy te miejsca zerowe nasze, które nam wyszły i w tym momencie to jest, tutaj chcemy narysować parabolkę, ramionami w górę rysujemy, plusy, plusy, minusy. Nas interesują mniejsze od zera, czyli zapiszemy, że m należy od minus trójeczki do minus jedynki. Ja lubię zawsze podkreślać, żeby było wiadomo, do czego mam się później wrócić, nie? Do czego mam się odwołać, więc dlatego ja lubię sobie tak podkreślać, ale to już każdy jak tam woli estetycznie w swoim arkuszu maturalnym zapisać. Dobra, drugi punkt to jest wzór wiedza, minus b przez a mniejsze od zera.
Czyli minus b to ten minus i minus da mi plus, czyli będę miała 2 w nawiasie m plus 1 podzielone przez 1, no bo a to jest 1 w tej sytuacji, mniejsze od 0. Czyli 2m dodać 2 mniejsze od 0, czyli 2m mniejsze od minus 2 podzielę przez 2, wychodzi m mniejsze od minus 1. Czyli w zasadzie bez rysowania podajemy przedział, że m należy od minus nieskończoności do minus 1. Została nam jeszcze trójeczka, czyli tam mamy wzór wieta C przez A i to jest większe od zera. Nasze C to mamy tutaj 2m kwadrat plus 6m plus 4, no przez 1, ale może już nie będę pisała, ma być większe od zera. Podzielę sobie też przez 2, czyli będę miała m kwadrat plus 3m plus 2 większe od zera. No i też sobie pomożemy deltą. 9 będzie minus 8, czyli 1. Pierwiastek z jedynki to będzie 1. Czyli m1 to będzie minus 3, minus 1 przez 2. Czyli minus 4 przez 2 to jest minus 2. I m2 to się równa minus 3 plus 1 przez 2, czyli minus 2 przez 2, czyli minus 1. I tak jak wcześniej powiedziałam, można sobie to oczywiście przyspieszyć wzorami wieta, czy nawet niektórzy w głowie po prostu widzą miejsca zerowe. Minus 2, minus 1, ramiona są skierowane w górę, więc tu mamy plusiki, tu mamy plusiki, tu mamy minusiki. I teraz my musimy odczytać większe od zera, czyli m należy od minus nieskończoności do minus 2, suma i ten drugi kawałeczek od minus 1 do plus nieskończoności też podkreślamy. I teraz na końcu pamiętaj o tym, że Twoja odpowiedź ostateczna, jeżeli masz kilka założeń, to musisz je wszystkie uwzględnić, czyli jakby wyznaczyć część wspólną z tych wszystkich przedziałów. Popatrzmy, tu mamy od minus 3 do minus 1, a tu mamy od minus nieskończoności do minus 1. Wiadomo, częścią wspólną jest właśnie to, prawda? No a teraz część wspólna tego i tego. Musi się zaczynać od minus 3, chociaż tu się zaczyna od minus nieskończoności, no to musi się zaczynać od minus 3 i tu się kończy na minus 2. Tu leci dalej do minus 1. No ale niestety musimy się do tego dostosować, czyli do minus 2. Później mamy suma od minus 1 do nieskończoności, ale niestety to już się nie łapie, bo tu się kończy na tej minus 1 otwartej, więc w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Czyli ostatecznie dla takich oto wartości parametru m należących do tego przedziału to nasze równanie ma dwa różne rozwiązania ujemne. Zadanie numer 10, zadanie z ciągów liczbowych. Dane są dwa trójwyrazowe ciągi, jeden jest arytmetyczny, drugi geometryczny, których pierwsze wyrazy są takie same i wynoszą 7. W ogóle zapisalibyśmy sobie, ja specjalnie tutaj nic nie pisałam po tablicy, bo jeżeli w zadaniu mowa jest o dwóch ciągach, to można by było sobie zapisać, że AN to jest ciąg arytmetyczny, a BN to jest ciąg geometryczny. To znaczy w zasadzie mam tutaj na myśli, jak mam podane, że są trójwyrazowe, to znaczy, że one mają tylko trzy wyrazy, więc mogłabym sobie napisać A1, A2, A3, a ten ciąg to jest B1, B2, B3. No i jeszcze tak bardziej sprecyzować, bo są trójwyrazowe, czyli mają tylko po trzy wyrazy. I tak, w pierwszym zdaniu jest zawarte, że jest ciąg arytmetyczny i geometryczny, że są trzy wyrazy i że pierwsze wyrazy są takie same i wynoszą 7. Czyli mogę napisać, że A1 wynosi 7 i tutaj B1 też wynosi 7. Zapiszmy sobie tak. Dobra, czytamy dalej. Jeśli od drugiego wyrazu ciągu geometrycznego, uwaga, od drugiego wyrazu ciągu geometrycznego, czyli B2, zapiszmy sobie, tak, jeżeli od drugiego wyrazu ciągu geometrycznego odejmiemy drugi wyraz ciągu arytmetycznego, no czyli zapiszemy, odejmiemy A2, prawda, wówczas otrzymamy 10. No to napiszmy, równa się 10. Zaś, jeśli od trzeciego wyrazu ciągu geometrycznego, no to trzeci wyraz to jest B3. Odejmiemy teraz, odejmiemy liczbę 3, czyli mamy odjąć liczbę 3, wówczas uzyskamy liczbę czterokrotnie większą, czyli uzyskamy, jak odejmiemy trójkę, to uzyskamy liczbę, która jest 4 razy większa, czyli czterokrotnie większą niż trzeci wyraz ciągu arytmetycznego, czyli 4 razy A3, trzeci wyraz ciągu arytmetycznego.
I pytanie jest takie, żeby podać wyrazy tych ciągów, czyli wyliczyć po prostu A1, A2, A3, B1, B2, B3. Zadanie, ono jest długie treścią, wydaje się zagmatwane, bo długo, prawda, czytałam je i długo żeśmy zapisywali, ale zobaczysz, zadanie jest bardzo proste. Tylko tak, mamy tak naprawdę zapisane jakby, tutaj trzy niewiadome, tutaj trzy niewiadome, no jeżeli potraktuję, że ten pierwszy wyraz jest dany, siódemka, no to tu nam się robią dwie niewiadome, tu nam się robią dwie niewiadome. Tak mi się za bardzo to nie podoba. Ja bym wolała, żebyśmy, jak będzie tylko taka możliwość, prawda, i jeżeli to Ci ułatwi sprawę, to zrób sobie tak. Nazwij sobie, że A1, prawda, jak skoro wiemy, że jest 7, to niech on zostanie tą siódemką. Gdyby natomiast nie było podane, że jest 7, to sobie dobrze jest nazwać na przykład X-em. Tylko ja to już nie będę wprowadzała, no bo przecież mam podane 7. No to teraz popatrz, A2, skoro to jest ciąg arytmetyczny, to mogę napisać jako 7, dodać R. Bo wszyscy wiemy, że R to jest różnica, prawda? Różnica tego ciągu arytmetycznego. No to wtedy A3 to będzie 7, dodać R i dodać jeszcze R. Czyli dodać 2R. No i widzisz, jest tylko jedna niewiadoma, jest lepiej, nie? No okej, to teraz to samo zróbmy z naszym ciągiem geometrycznym. Tylko tutaj wprowadźmy Q, to jest iloraz ciągu geometrycznego. No to skoro tak, no to B1. No wiadomo, że gdybym nie miała podanego, ile wynosi, to bym sobie nazwała na przykład Y, skoro tam X to tu Y. No ale tutaj w tym zadaniu akurat podałam B1, 7. No to B2 to będzie B1 razy Q, czyli 7Q. A B3 to będzie 7Q razy Q, czyli 7Q do kwadratu. I popatrz, tu mam już jedną niewiadomą, tu mam też jedną, łącznie mam dwie, a nie cztery. Dlatego ja osobiście polecam przechodzić na te R, na te Q, rozwiązując tego typu zadania, bo można sobie bardzo sprawę ułatwić. No to teraz będziemy sobie tutaj, napiszę jedyneczkę, napiszę dwójeczkę. Zaczniemy od tej jedynki sobie analizę. Czyli B2 to jest nasze 7Q, odjąć A2, czyli to będzie w nawiasie 7 dodać R i to się równa 10. Opuszczam nawias, czyli mam 7Q minus 7 minus R równa się 10. No i tak, w sumie fajnie byłoby na przykład z tego R-a wyliczyć. No bo 7Q, no to musiałabym podzielić przez 7, no nie, bo ta 7Q jest. Więc łatwiej byłoby R-a, więc to przerzucam, będę miała 7Q minus 17 równa się R. Wyliczyłam sobie R. No to teraz będę przechodziła do dwójeczki, czyli tak, B3 to jest 7Q kwadrat. To się równa, bo mogę tą trójeczkę już przerzucić, czyli będę miała 3 dodać 4 razy A3. No więc A3 to mam 7 dodać 2R. No tak zapisałam, prawda? Czyli teraz mamy tak, 7Q kwadrat to się równa 3, dodać 7 razy 4 to jest 28, dodać i tu będę miała 2R razy 4, czyli 8R. No to co dalej? 7Q kwadrat to się równa 3 dodać 28, no to mamy 31, prawda? Dlatego tą trójeczkę tam chciałam, ona była na minusie, ja ją przerzuciłam na drugą stronę, żeby już to dodać, prawda? Dobra, dodać 8 razy, a pod R-a to ja na szczęście mogę podstawić 7Q minus 17. No to teraz muszę to wymnożyć, czyli 7Q kwadrat równa się 31, dodać 8 razy 7, no to mamy 50. 6Q, odjąć. Tu mamy 8 razy 10, 80 i 8 razy 7 to mamy 56, czyli 80 i 56 to mamy 136, prawda? No, no to w takim wypadku myślę, że sobie wszystko na jedną stronę przeniesiemy. 7Q kwadrat, to przerzucę minus 56Q. No i teraz tak, 31 minus 130, jak widzisz, 6, to będzie minus 105. Przerzucam, to będzie plus 105 i to się równa 0. Tak się składa, że to się podzieli przez 7. Czyli będę miała tak, Q kwadrat minus 8Q dodać. I teraz jak to podzielę przez 7, no to będę miała 15. Równa się 0. No bo 15 razy 7 mamy 70 i 35, czyli 105. OK. No i teraz oczywiście dostaliśmy równanie kwadratowe, czyli wyliczymy sobie deltę. 64 minus 4 razy 15, 60.
4 będzie pierwiastek z delty, to jest 2. Zatem napiszemy sobie, że Q1 to się będzie równało 8 minus 2 przez 2, czyli będzie 6 przez 2, czyli 3, lub mamy, że Q to się równa 8 plus 2 podzielone przez 2, czyli to będzie się równało 5. Popatrz, wyszły nam dwie opcje Q. Zatem będą też tutaj dwie opcje R, no bo R jest uzależnione od Q. Czyli w tym pierwszym przypadku tutaj, pierwszy przypadek, a tu będzie drugi przypadek. No to napiszmy sobie, że jakby pierwsza opcja R to będzie 7 razy Q, czyli 7 razy 3 to jest 21, minus 17 to się równa 4. A w tej drugiej opcji mamy 7 razy Q, czyli mamy tutaj 35, będzie 7 razy 5, 35, minus 17, czyli mamy 18. No i tak, gdyby na przykład w zadaniu było podane, że któryś z ciągów jest rosnący, czy tam malejący, to można by było wtedy myśleć, że jakiś przypadek odpadnie, a niekoniecznie by musiał odpaść. Tylko tak mówię, że można by było tak myśleć. Tutaj ja nie powiedziałam, czy one są rosnące, czy malejące. W zasadzie, jak widzimy, R jest tu dodatnie, czyli ten ciąg arytmetyczny jest rosnący. No a ciąg geometryczny też widzimy po tym Q. W przypadku, kiedy pierwszy wyraz to jest właśnie 7, no to też ciąg geometryczny jest rosnący, więc tutaj akurat w tym konkretnym zadaniu, gdyby nawet było podane, że ciąg geometryczny jest rosnący, i tak byłyby dwa przypadki. Ale często w zadaniach maturalnych są one tak konstruowane, że albo zostają te dwa przypadki, albo jeden przypadek jest sprzeczny. No ale polecenie było wyznacz wyrazy tych ciągów, czyli w zasadzie ja może tak ładnie to zapiszę, czyli mamy taką opcję, że pierwszy wyraz, czyli ja nazwałam to A1, to jest 7, zatem A2, skoro różnica jest 4, no to dodaję sobie czwóreczkę, będę miała 11, dodam czwóreczkę, to będę miała 15. Ale wówczas mamy tak, że B1 to jest 7, B2 wtedy 7 razy 3 to jest 21 i B3 to będę miała razy 3, czyli 21 razy 3 to będę miała 63. Lub mamy drugą opcję, jak te wyrazy mogą wyglądać, no nie? Czyli A1 to się równa 7, to teraz A2 to będzie się równało, oczywiście będziemy dodawać R, czyli 7 dodać 18, to będziemy mieć 25 i A3 to się równa, dodam tutaj 18, czyli będę miała 43. Dobra, no ale teraz B1 to jest 7, B2 to mam 7 razy 5, czyli 35 i B3 to się równa 35 razy 5. To mamy 150 i 25, 175. I to jest nasza odpowiedź. Oczywiście, że możesz napisać odpowiedź słowną, że ciąg arytmetyczny ma wyrazy 7, 11, 15, to wtedy geometryczny 7, 21, 63, lub ciąg arytmetyczny ma wyrazy 7, 25, 43, to wtedy ciąg geometryczny 7, 35 i 175. Moi drodzy kochani uczniowie, na to spotkanie przygotowałam 10 zadań. Tak jak powiedziałam na początku, te 10 zadań to nie jest tak, że wystarczy je przerobić i na 100% super mi pójdzie matura rozszerzona. Ja polecam oczywiście te zadania przerobić jako takie, w taką formę powtórzenia zaraz przed maturą. Natomiast oczywiście, jeżeli uważasz, że jeszcze jakiś dział Ci nie leży, to na moim kanale na YouTube jest masę lekcji powtórkowych. Są ekspresowe powtórki do matury na poziomie rozszerzonym, są wydania, taka playlista, a co było na maturze na poziomie rozszerzonym, więc jeszcze jak masz troszeczkę czasu, oglądnij, być może jakieś zadanie będzie bardzo podobne, powtórzy się, no nie dosłownie z liczbami, ale że będzie bardzo podobne i na podstawie tego przeze mnie przerobionego i przez Ciebie zrozumianego, Ty samodzielnie na maturze, którą będziesz pisał, sobie poradzisz i zrobisz zadanie. Moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkim życzę, żeby Wasz wynik maturalny na poziomie rozszerzonym był jak najlepszy. Słuchajcie, jesteście perełką młodzieży polskiej. Ci, którzy zdają matematykę na poziomie rozszerzonym, dla mnie jesteście perełką. Bo to są ludzie wyjątkowi, ludzie, którzy po prostu mają taką presję, że chcą zdać tą maturę rozszerzoną. Nie chcę, żeby ktoś się na mnie obraził, że innych nie uważam za wyjątkowych. Każdy wyjątkowy w swoim, jakby w swojej dziedzinie. Dla mnie
sami jesteście wyjątkowi pod tym kątem, że właśnie wy zdajecie maturę rozszerzoną, a wiecie, jaka jest trudna matura rozszerzona z matematyki. Naprawdę, wszystkim moim kursantom i wszystkim moim uczniom, jakichkolwiek uczyłam, jakimkolwiek pomagaliśmy oboje z mężem poprzez naszego fanpage'a, poprzez stronę internetową, w jakiejkolwiek formie, wszystkim wam serdecznie życzę, żeby wasz wynik matury był naprawdę wynikiem, który spowoduje radość w waszym sercu, że będziecie dumni z tego, że się uczyliście i mam nadzieję, że to, że was prowadziłam, tak, to ja wam wskazywałam drogę, jak podążać, jak iść, prawda, jak rozwiązywać zadania, ale moi drodzy, to wy je będziecie na maturze rozwiązywać, nie ja. Ja tego za was nie zrobię. Wy musicie sami mieć jasność umysłu, więc tutaj naprawdę ważne jest to wytężenie, ten oddech wziąć przed maturą. Wiem, że stres może dla co po niektórych podziałać destrukcyjnie. Stres, no niestety, czasem działa destrukcyjnie, ale w dużej mierze on podnosi nasz poziom adrenaliny i my się spinamy dzięki temu, że jesteśmy w stresie. Zacznij rozwiązywać zadania na maturze rozszerzonej od tych najprostszych, za jeden punkt. Wówczas może tak naładujesz pozytywnie akumulatory, dzięki czemu po prostu tą maturę napiszesz lepiej, dzięki czemu następne zadania pójdą ci lepiej. Jeżeli tylko napotkasz jakąś trudność, że nie rozumiesz zadania, przejdź do następnego, bo na tej maturze nie ma dużo czasu. Jest 3 godziny, ale to 3 godziny dla niektórych to jest naprawdę mało. Jeżeli każde zadanie sobie powolutku liczą, sprawdzają i tak dalej, wracaj do zadań, sprawdzaj zadania, sprawdzaj wyniki, bo nawet najlepszy może się pomylić. To nie jest nic złego. Mylenie się jest rzeczą ludzką, aczkolwiek no, chcielibyśmy się nie mylić, zwłaszcza na takim egzaminie, jaki jest matura. Bardzo serdecznie, moi drodzy, życzę wam samych sukcesów i słuchajcie, dziękuję wam za piękne komentarze, za to, że tak mnie wysoko cenicie. To jest dla mnie wielka motywacja do dalszej pracy i mam nadzieję, że jak już dostaniecie się na te studia, to wrócicie do mnie, bo wiecie, że ja też przygotowuję studentów. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się według waszej myśli. Ja jak zwykle serdecznie zapraszam zawsze. Oglądajcie, wchodźcie. Z taką czasem, nawet ci, co się uczyli ze mną w zeszłym roku, przychodzą z taką nutką pamięci, piszą do mnie czasem miłe słowa, bo po prostu zatęsknili za tym moim sposobem rozwiązywania zadań. Więc myślę, że może u was też tak będzie. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że uczyliście się ze mną przez cały ten rok, a niektórzy może nawet dłużej i życzę wielu sukcesów i będę mocno, 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 mocno trzymać za was kciuki na waszej maturze rozszerzonej. Pozdrawiam bardzo gorąco i do zobaczenia.